wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ktokolwiek z opozycji ma szansę teraz wygrać wybory prezydenckie w czasie walki z koronawirusem? Myślę, że to jest taki czas, który nie sprzyja kampanii wyborczej. Czas, w którym tak naprawdę myślimy o zdrowiu swoim, zdrowiu swoich najbliższych. Źle by było, gdyby wybory prezydenckie były naznaczone właśnie takim czasem obawy, więc myślę, że rozsądne są głosy mówiące o tym, że trzeba rozważyć przesunięcie wyborów. Jeszcze kilka dni temu Małgorzata Kidawa-Błońska, pana kandydatka, mówiła, przesunięcie wyborów to nie jest dobry pomysł, tym bardziej, że jak najszybciej w Pałacu Prezydenckim powinna być inna osoba. Zgadzam się, jak najszybciej w Pałacu Prezydenckim powinna być inna osoba. Rzeczywistość, jak widać, szybko biegnie do przodu. Dzisiaj widzimy, że jedyną osobą, która efektywnie prowadzi kampanię wyborczą w Polsce, jest pan prezydent Andrzej Duda. Ale dzisiaj Małgorzata Kidawa-Błońska powie, tak, rzeczywiście, należy przełożyć wybory prezydenckie w Polsce? No, to będzie na pewno przedmiotem obrad i Koalicji Obywatelskiej. Myślimy o tym też jako Nowoczesna, jakie rozwiązanie trzeba przyjąć. Ale spójrzmy, jaka jest dzisiaj sytuacja. O czym myślimy, jakie emocje dominują dzisiaj nasze myślenie i niestety obawiam się, że do maja niewiele się zmieni. Że a może chodzi o to, że najnowszy sondaż na przykład, do wyborów prezydenckich. Może chodzi o to, że najnowszy sondaż pokazuje, że Andrzej Duda te wybory może wygrać już w pierwszej turze. Naprawdę byłoby źle, gdyby wyborcy po pierwsze nie mogli pójść do urn, dlatego że będziemy mieli wiele osób w kwarantannie, wiele osób chorych, wiele osób w szpitalach, wiele osób obawiających się wyjść z domu. To jest, myślę, bardzo istotny powód, który trzeba rozważyć. Po drugie, byłoby bardzo źle, gdybyśmy ważną decyzję wyboru głowy państwa podejmowali w napięciu, w stresie, w panice wywołanej tym, że mamy w kraju sytuację koronawirusa. To jest rzecz, nad którą elity polityczne, szeroko rozumiane, powinny się bardzo mocno, moim zdaniem, osobistym dzisiaj zastanowić. To a propos szpitali. Prezydent Trzaskowski mówił dziś, że jeśli chodzi o zabezpieczenie szpitali w szpitalach w Warszawie, na dzisiaj nie ma kłopotu, ale jednocześnie dodał tak. Mamy sygnały, że mogą pojawić się problemy, mówimy o tym rządowi. Jakie problemy? No, problemy przede wszystkim z zaopatrzeniem w sprzęt, z zaopatrzeniem w środki zabezpieczenia medycznego dla lekarzy, dla pielęgniarek, którzy są na pierwszej linii, są z pacjentami. Tak samo jak w szpitalu krakowskim, brakuje w szpitalach warszawskich, wszystkich kończą się zapasy. Czasem one są na tydzień, czasem jeszcze na krócej. Brakuje respiratorów, brakuje sprzętu, który może być potrzebny. Ale Ratusz policzył, ilu respiratorów w warszawskich szpitalach brakuje? My doskonale to wiemy w stosunku do naszych szpitali, które prowadzimy. W Warszawie mamy 10 szpitali jako miasto. Jest ich prawie 40 prowadzonych też przez inne podmioty. Uważamy, że potrzebujemy około 30 takich łóżek OIOM-owych, gdzie byłyby i respiratory, i kardiogramy. Podjęliśmy decyzję o zakupie ich z rezerwy kryzysowej. Łóżek jest kilkaset, natomiast chodzi nie o to, ile jest. Czyli tych kilkudziesięciu brakuje. Chodzi nie o to, ile jest. Chodzi o to, żeby być przygotowanym na sytuację, która zaraz nastąpi. Jeżeli będziemy mieli zwiększającą się liczbę zachorowań, coraz więcej szpitali będzie włączanych w system zabezpieczenia. Będą też osoby, które mamy ciągle przecież osoby chore. My musimy być na to gotowi. Więc z naszych szacunków wynika, że potrzebujemy około 30 takich stanowisk. Zapadła decyzja, że to kupimy. Podobnie jak są decyzje, że będziemy kupowali, szukali przynajmniej maseczek, środków zabezpieczenia, fartuchów. To są rzeczy, które są niezbędne, żeby pielęgniarki, lekarze mogli pełnić swoje funkcje, kontaktować się z pacjentami, którzy przychodzą do szpitali i do przychodni. Rada Warszawy zbierze się w tym tygodniu zgodnie z planem? Z tego co wiem, nie ma jeszcze decyzji. Działalność Rady Warszawy nie podlega tej ustawie o zgromadzeniach, która zabrania zgromadzeń powyżej 50 osób. No, zerknąłem na stronę internetową Rady Warszawy. Tam jest komunikat o tym, żeby się nie pojawiać na tej Radzie, bez ale mieszkańców, nie dla radnych, tylko to jest informacja dla mieszkańców czy dziennikarzy. 60 radnych w jednym miejscu obradujących. Dobry pomysł? To będzie decyzja, którą musi podjąć Rada Warszawy, przewodnicząca Rady Warszawy. Natomiast są ważne decyzje przed nami do podjęcia, dotyczące m.in. odwołania się od uchwały krajobrazowej, którą zawetował wojewoda. Ważna uchwała dla Warszawy. Są decyzje finansowe, także myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby to, co też postulowaliśmy jako Nowoczesna, żeby w takich sytuacjach wprowadzić możliwość głosowania obiegowego, głosowania internetowego. No, tak samo jak dobrze by było, żeby to funkcjonowało w Sejmie. W planie tej sesji Rady Miasta są między innymi zmiany w budżecie, ale jak rozumiem jeszcze nie związane z koronawirusem. Tu pytanie, czy w związku z koronawirusem trzeba będzie znowelizować warszawski budżet? Na pewno trzeba będzie uruchomić rezerwę kryzysową i to już się dzieje. Jako miasto taką rezerwę kryzysową posiadamy. To ile pieniędzy możecie przeznaczyć teraz na walkę z koronawirusem w Warszawie? My już je przeznaczamy, panie redaktorze, bo to jest tak, że musimy być przygotowani na tę
okoliczność. Jaka to jest kwota do dyspozycji teraz, bez zmian? W rezerwie kryzysowej jest to 60 milionów złotych, ale trzeba pamiętać, że bardzo duże środki idą na przygotowanie szpitali. Nasze szpitale są w stosunku do szpitali w całym kraju być może przygotowane lepiej, dlatego że myśmy bardzo dużo inwestowali. Warszawa w ciągu ostatnich 10 lat przeznaczyła równowartość ponad miliarda złotych na wyposażenie szpitali. One są bardzo nowoczesne, te, które prowadzimy przez miasto, więc w tym sensie my jesteśmy do tego być może trochę lepiej przygotowani. Ale spójrzmy na to z sytuacji całego kraju. Przygotowanie ogólnie szpitali, wieloletnie zaniedbania dotyczące inwestycji w sprzęt, inwestycji w lekarzy, myślę, że się mogą odbić dzisiaj w kraju czkawką. O Warszawę będę jednak pytał. Na Śląsk najpierw zaglądając, bo nasza śląska reporterka donosiła dziś, że Tychy zamykają zarządzane przez miasto place zabaw i siłownie plenerowe właśnie w związku z koronawirusem. Czy w Warszawie będzie podobnie? Dyskutowaliśmy dzisiaj o tym na sztabie kryzysowym w południe. Takie zalecenie na pewno będzie wydane, dlatego że rzeczywiście dzisiaj najważniejsze jest... W Warszawie będą zamknięte place zabaw. Nie ma jeszcze jednoznacznej decyzji. Rozważamy to w tej chwili. A kto tę decyzję ma podjąć? To jest decyzja prezydenta, burmistrza, to jest decyzja kierownictwa miasta. Jeżeli wychodzimy z racjonalnego założenia, że dzisiaj zaleceniem rządu i także naszym jest to, żeby minimalizować kontakty międzyludzkie, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa, to musimy robić wszystko, żeby takiej okazji do kontaktów ludzkich było jak najmniej. To na co czekacie w tej sprawie? Szacujemy i jak to zrobić, ile tego jest, bo są takie to bardzo place, łatwo sprawdzić, ile jest placów zabaw są i siłowni zabaw plenerowych. Macie takie są dane place zabaw prowadzone przez spółdzielnie, są place zabaw prowadzone przez ośrodki miejskie. Warszawa jest olbrzymim miastem. Te, które są zarządzane decyzja, przez miasto, możecie nimi zająć się już teraz, dzisiaj, w tym momencie. Dzisiaj stanęło to na sztabie kryzysowym. W związku z powyższym decyzje w tej sprawie będą w najbliższych dniach. Czy place zabaw podlegające miastu w Warszawie są teraz częściej sprzątane niż zwykle? Nie mam informacji na ten temat. Mam nadzieję, że są rzadziej odwiedzane. Naprawdę dzisiaj to, jak ta epidemia się będzie rozwijała w całym kraju, zależy od tego, jak się zachowujemy nie tylko jako władze miasta, ale jako mieszkańcy. Czy minimalizujemy spotkania, relacje międzyludzkie, czy nie stwarzamy sytuacji, w których wirus mógłby się rozwijać. I o to apelujemy do mieszkańców. Dwa tygodnie bez lekcji w szkołach, waszym zdaniem, wystarczy, czy przygotowujecie się na scenariusz B, trwający dłużej? Trzeba być niestety gotowym na to, że to potrwa dłużej. To nie jest też tak, że w szkołach nie odbywają się lekcje. Nauczyciele uczą online'owo, są w kontakcie z uczniami. Rzeczywiście tutaj jest wielka aktywność. Rozumiem, tylko czy Ratusz w Warszawie opracowuje plan na wypadek tego, że to nie będą 2 tygodnie, tylko może 3, może 4, a może dłużej? Liczymy się z taką ewentualnością. I co zamierzacie? No, będzie tak, jak jest teraz. Będą zajęcia online'owe, będą zajęcia organizowane przez nauczycieli, zadawanie pracy domowej przez komputer, sprawdzanie tego. Pewnym problemem mogą być egzaminy, może być zakończenie roku. Jeżeli założymy, że sytuacja będzie trwała dłużej, na przykład do końca czerwca, te zajęcia się nie będą odbywały. Ale na razie poczekajmy też do zakończenia tego dwutygodniowego okresu. Myślę, że decyzja będzie też podejmowana przez rząd, bo to rząd tę decyzję podjął na podstawie oceny sytuacji. Paweł Rabiej, Marcin Zaborski, dziękujemy słuchaczom, ale zapraszamy do internetu na rmf24.pl i do portalu interia.pl. Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej nieustająco z nami. Panie prezydencie, czy koronawirus uderzy w rekrutację do warszawskich przedszkoli i szkół podstawowych? No, trzeba się liczyć z taką ewentualnością, dlatego jest rozmowa o zmianie zasad rekrutacji do przedszkoli. Bo rodzice mają złożyć dokumenty w tym tygodniu, mają czas do piątku. Ja szczegółowo tej sprawy, przyznam się, nie śledzę, natomiast na stronie miasta, na stronie Urzędu Miasta są bardzo szczegółowe informacje na ten temat. Nie jestem przekonany, czy ten termin nie został wskazany już nowy termin. Bo do końca miesiąca to wydłużony został czas składania zaświadczeń o zatrudnieniu. No, w związku z tym, że niektórzy mogą mieć kłopot ze zdobyciem takiego zaświadczenia. No, pytanie, co jeśli całe ograniczenia będą przedłużone i czy ten koniec miesiąca się utrzyma. A to ważne, bo ten, kto nie dostarczy takiego zaświadczenia, wypada z kolejki, wypada z gry. No, musimy tutaj reagować na bieżąco, tak jak nam sytuacja pozwala. Jeżeli będzie zalecenie i rozsądek podpowie, żeby ten termin przedłużyć, na pewno będzie przedłużony. Natomiast na razie mamy taką sytuację, którą pan opisał. No, to jest tak, że to jest trochę wyobrażanie sobie niemożliwego. Tak naprawdę reagujemy zmieniając reguły i zasady właściwie z dnia na dzień, bo każdy dzień nam przynosi coraz to nowe... A może przewidywanie raczej niż wyobrażanie sobie niemożliwego. Kto
I jak weryfikuje dzisiaj, czy na msze w warszawskich kościołach nie przychodzi więcej niż 50 osób? To jest dobre pytanie do służb rządowych. To rząd wydał to zalecenie na podstawie ustawy tej epidemiologicznej, żeby tych zgromadzeń powyżej 50 osób nie było. Apelowali o to księża, biskupi rozsądnie, dlatego że to stwarza niepotrzebne zagrożenie epidemiologiczne. Mam nadzieję, że księża, kościoły organizujące msze przestrzegają tego, że ludzie też przestrzegają odległości. Służby miejskie tego sprawdzać nie mogą? Wiem, że to jest tak, że w takiej sytuacji trudnej dla wielu osób wiara jest istotna, bo to jest pocieszenie. Natomiast my też przypominamy o tym i apelujemy do mieszkańców, żeby naprawdę unikać dodatkowych ryzyk. Jeżeli sami biskupi zalecają, że można zostać w domu, można modlić się przy radiu, można modlić się w skupieniu, to naprawdę warto to zrobić. Uważam, że księża, którzy narażaliby obywateli na tego rodzaju zagrożenie epidemiologiczne, postępowaliby nierozsądnie. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego działa od dzisiaj w ograniczonym zakresie. Czy to znaczy, że śluby w Warszawie są odwołane? Nie, śluby będą udzielane, jednak z zachowaniem zasad ostrożności, to znaczy śluby, czyli para, świadkowie, rodzice w bardzo ograniczonym zakresie, te osoby, które uczestniczą w ceremonii, będą mogły brać udział. Natomiast... Ale tu jest jakiś limit wyznaczony przez Urząd Stanu Cywilnego? Czy... No właśnie, tak jak opisałem, to znaczy osoby, które zawierają związek małżeński, świadkowie, najbliższa rodzina. Czyli nie 50 osób obowiązuje, jak wszędzie w tym wypadku? No niestety w tych dniach trzeba liczyć się z tym, że także ta ważna dla każdego człowieka ceremonia jest w specjalnych warunkach przeprowadzana. Oczywiście akty urodzenia, akty zgonu, wydawanie dowodów osobistych, prawa jazdy, dokumenty samochodowe, to są wszystko rzeczy, które muszą być realizowane i są realizowane. Dlaczego, skoro to są szczególne dni, jak pan mówi, Warszawa nie rezygnuje z opłat za parkowanie w mieście? Pytanie, czy to jest coś, co będzie realizowało główne zalecenie, jakie mamy jako władze samorządu i władze rządowe. A minister infrastruktury apeluje do samorządowców, dzisiaj chociażby, rozważcie zawieszenie opłat. A przypomnę, że tym zaleceniem jest to, żeby jak najmniej poruszać się po mieście, jeżeli nie jest to konieczne. Bardzo wiele firm, łącznie z instytucjami, łącznie z miastem, zawiesiło pracę albo pracuje w domu. Komunikacja miejska działa, jest dezynfekowana, kursy nie zostały ograniczone, no można właśnie, jeździć to momencik, komunikacją po kolei. Miejską. Prezydent Gdyni na przykład, który zdecydował się na zawieszenie opłat w mieście, tłumaczył, że to ma ograniczyć dotykanie parkomatów oraz ma umożliwić dojazd samochodem tym, którzy normalnie dojeżdżają komunikacją miejską, czyli lepiej jechać samochodem niż komunikacją miejską i narażać się na kontakt z innymi. Nie do końca podzielam tę argumentację. Uważam, że zlikwidowanie opłat parkingowych w Warszawie na czas, w którym jesteśmy, może sprzyjać nadmiernemu poruszaniu się mieszkańców po mieście w sytuacji, kiedy chcemy czegoś dokładnie odwrotnego. Ograniczenia poruszania się i ograniczenia do minimum kontaktów. W Płocku, to Krakowie albo Gdyni tego nie rozumieją, pana zdaniem? Wspomniał pan o trzech miastach. Proszę wspomnieć o tych, które nie wprowadziły tego rodzaju... Owszem, Białystok na przykład nie wprowadził, Poznań na przykład nie wprowadził. Dokładnie tego rodzaju kroku. A kierowcy dopytują, czy w Warszawie klawiatury parkomatów są dezynfekowane? Zalecenie dezynfekowania ich następuje, ale... Zalecenie dezynfekowania następuje. Są to dezynfekowane, wyjaśnijmy, tak jak proszę autobusy. Pozwolić. Dziś po południu na konferencji prasowej prezydent Trzaskowski na to pytanie odpowiedział: dopiero zwrócę się o to do firmy, która się tym zajmuje. Czyli do tej pory to nie było robione. Nie, do tej pory nie było. I to było rozsądne? Do tej pory było, znaczy, panie redaktorze, generalnie rzecz biorąc, ja jako obywatel, kiedy wchodzę na przykład tutaj, staram się nie dotykać przyciska guziku ani klamki, dlatego że takie zalecenia dostałem od Sanepidu jako obywatel Rzeczpospolitej i przestrzegam tego. Jeżeli ktoś nie korzysta z urządzenia mobilnego przy zakupie biletu parkingowego, tylko dotyka klawiatury, to uważam, że rozsądne z jego strony byłoby użycie rękawiczek, zwłaszcza że jeszcze jest dość zimno, bądź też użycie, zdezynfekowanie sobie rąk po zakupie tego. I to jest normalne. Jasne, ale zachowanie ktoś, kto nie człowieka, ma aplikacji, który to robi. Ktoś, kto nie ma aplikacji, a nie każdy ją musi mieć, bo sobie nie może z tym poradzić na przykład. Zgoda. Nie każdemu się to uda. Zgoda. Jednak musi obsłużyć parkomat. Zgoda. Więc naprawdę warto wozić ze sobą w samochodzie płyn do dezynfekcji i jak najczęściej po kontakcie z jakimikolwiek powierzchniami, których mogą dotykać inne osoby, czy to jest płacenie kartą, czy to jest terminal, po prostu dezynfekować
umywać ręce. To jest elementarne zachowanie bezpieczeństwa tutaj. I myślę, że argument, że nie są dezynfekowane klawiatury parkometrów, no jest wtórny w stosunku do tego, co jest dzisiaj najważniejsze. To znaczy, nie twórzmy naprawdę dodatkowych ryzyk. A o ile mniej autobusów i tramwajów wyjechało dzisiaj na warszawskie ulice? Z tego, co mówił dzisiaj pan prezydent, kursy są realizowane w stopniu niezmniejszonym, co służy... No, zawieszone zostały autobusy szkolne. Kilka linii nie wyjechało, to oczywiście, w związku z tym, że nie ma szkoły. To służy też temu, żeby odległość pomiędzy ludźmi, ta częstotliwość kursów jest potrzebna po to, żeby ta odległość też została utrzymana, żeby nie było tłoku w autobusach, w tramwajach. Zresztą tak jak jeździłem dzisiaj, kursując po mieście pomiędzy naszymi jednostkami, było dużo też spraw właśnie zdrowotnych do załatwienia, to widzę, że i autobusy, i tramwaje no nie są zbyt przeludnione. Tak, nasi reporterzy też donoszą, że często jeżdżą te autobusy prawie puste. Tu się rodzi pytanie, czy nie byłoby ekonomiczniej jednak zmniejszyć liczbę kursujących autobusów w Warszawie? Liczymy się z tym, natomiast na razie... To jest możliwe w przyszłości. Ponieważ monitorujemy właśnie też liczbę pasażerów, to i właśnie ze względu na to, żeby komunikacja miejska była pierwszym wyborem, bezpiecznym wyborem, bo przecież autobusy są dezynfekowane, można nimi jeździć, tak samo przecież jest w innych krajach, żeby to był ten pierwszy podstawowy wybór. Ja myślę, że tutaj trzeba zachować naprawdę rozsądek, znaczy zachowywać się w sposób racjonalny, no i przestrzegać przede wszystkim tych zasad, o których mówi sanepid i inspektorat sanitarny. A czy w warszawskich autobusach, warszawskich tramwajach pracują kierowcy z grupy podwyższonego ryzyka, ci starsi, którzy są bardziej narażeni na działanie koronawirusa? Myślę, że tutaj racjonalne działanie naszych jednostek wskazuje, że osoby takie, które są w wieku emerytalnym, przedemerytalnym albo na przykład przeszły jakieś choroby, które zniszczyły ich odporność, żeby one nie były na pierwszej linii. Tak? Takie zalecenie też mamy, jeśli chodzi o obsługę naszych klientów, mieszkańców. Tak, ale czy jest takie zalecenie dla firm obsługujących linie autobusowe w Warszawie? Przypuszczam, że tak. Stuprocentowo nie wiem, ale skoro wydaliśmy takie zalecenie dla wszystkich jednostek ratusza, myślę, że ono jest również wdrożone zgodnie z zasadami neologiki i podległości. Ale to jest zalecenie, to nie jest przepis twardo obowiązujący, mówiący o tym, że starsi kierowcy jednak powinni w tym momencie wiele, nie pracować. Wiele rzeczy dzisiaj dzieje się zaleceniami. My zalecamy naszym pracownikom telepracę, kierujemy ich na telepracę w ramach swoich kompetencji. Ja mogę to zrobić w swojej jednostce. No, każdy z nas jest odpowiedzialny także za swoich ludzi. Korporacje też wprowadzają bardzo dużo ograniczeń, łącznie z tym, że nie może być spotkań powyżej kilku osób. Myślę, że dzisiaj szczególną naprawdę z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia, szczególną troskę powinniśmy mieć dla osób, które są dużo mniej odporne, zwłaszcza dla osób starszych. No i ciągle dużo osób starszych pracuje w Warszawie, w bardzo różnych miejscach. Pytanie o takie osoby. Czy noclegownie dla osób bezdomnych działają, funkcjonują bez zmian dzisiaj? Funkcjonują noclegownie, funkcjonują schroniska. Ja przez weekend byłem w kontakcie z noclegowniami, ze schroniskami. Mamy tych bezdomnych w Warszawie sporo. Jeździ też autobus taki pomocowy. Będą potrzebne pewne korekty. Mianowicie takie, żeby w schroniskach zapewnić izolatkę na wypadek, gdyby stwierdzono u kogoś objawy podejrzenia koronawirusa, więc to jest też, to wynika z zalecenia wojewody, które otrzymaliśmy. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z organizacjami prowadzącymi dla nas schroniska dla bezdomnych. Tam jest spory problem w tej chwili z zaopatrzeniem w żywność, bo donatorzy, firmy, które to robiły, też mają teraz ograniczone możliwości działania, ale jesteśmy tu w stałym kontakcie. Ale to miasto jakoś na to będzie reagowało w związku z tymi brakami, o których pan mówi? Tak, tak. No, musimy zadbać o to, żeby bezdomni, którzy są w przestrzeni publicznej, na przykład otrzymywali też posiłki. Muszą inaczej funkcjonować łaźnie. Mamy łaźnie w Warszawie dla bezdomnych. Tak samo jak w innych miejscach nie może być tak, że jest kilku bezdomnych tam naraz. Jeden może brać kąpiel, następnie trzeba dokonać dezynfekcji pomieszczenia. No, są nowe zasady wynikające z przepisów ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa. Także tutaj musimy być w stałym kontakcie z organizacjami pozarządowymi, z którymi realizujemy te programy. Czy wodociągi miejskie w Warszawie są przygotowane na zwiększone zużycie wody? Skoro mamy myć ręce częściej, to domyślam się, że będziemy więcej wody zużywać. To jest ciekawe zagadnienie, czy to zalecenie rzeczywiście przełożyło się na większe zużycie wody przez warszawiaków. Szczerze mówiąc, nie znam danych w tej kwestii. Sprawdzę, bo to jest ciekawe. Natomiast wodociągi są przygotowane do stałego dostarczania wody, zapewnienie
wody, wywozu śmieci, komunikacji, no to są takie trzy podstawowe funkcje, które musimy realizować jako miasta w ramach tych naszych obowiązków. Rząd walczy z epidemią, wziął na siebie ciężar organizacji tego systemu szpitali, które będą zajmowały się pacjentami z koronawirusem. Naszym zadaniem jest to, żeby informować mieszkańców, współpracować z rządem i dbać o te funkcje miejskie, żeby one bez przeszkód były realizowane. Jeśli wczytuję się dobrze w to, co Rzeczpospolita podała, to poza Krakowem wodociągi w innych miastach rzeczywiście nie zanotowały jakiegoś szalonego wzrostu zużycia wody. Na początku marca w Warszawie między 1 a 11 to było 3,5% wzrostu, czyli rzeczywiście niewiele. Ale a propos współpracy z rządem. Nowoczesna w swoim programie zapisała taki postulat. Zlikwidujemy urzędy wojewódzkie. Ten sam postulat znajduje się w programie Koalicji Obywatelskiej. Zastanawiam się, czy kiedy dzisiaj obserwuje pan walkę z koronawirusem i współpracę samorządu z wojewodami, zmienia pan zdanie w sprawie tego właśnie postulatu? My współpracujemy na bieżąco z rządem, z wojewodą, realizujemy te wszystkie zalecenia, które otrzymujemy, bo to sytuacja wymaga rzeczywiście ścisłej kooperacji, ale z punktu widzenia tego postulatu, który składaliśmy, gdyby to urząd mazowiecki, czyli samorządowy, zajmował się tymi funkcjami, którymi dzisiaj zajmuje się administracja wojewody, to myślę, że nie byłoby większej różnicy w reagowaniu na sytuację zagrożenia, w jakiej jesteśmy. Czy bez wojewodów byłoby sprawniej, szybciej i lepiej? Sądzę, że byłoby tak samo, a być może nawet lepiej. Mariusz Błaszczak, minister obrony w TVP, mówił tak. Wyobraźmy sobie, z jakim chaosem mielibyśmy do czynienia. Doszłoby niewątpliwie do rozbicia dzielnicowego. W każdym województwie inaczej. Nie byłoby koordynacji, byłby chaos. Marszałkowie działaliby każdy na własną rękę. Muszę powiedzieć, że martwią mnie słowa pana ministra w takiej sytuacji, w której my wszyscy odpowiedzialnie staramy się walczyć z zagrożeniem, jakim jest koronawirus, a nie wbijać sobie szpilki polityczne. Doskonale kooperujemy z województwem mazowieckim, z urzędem marszałkowskim. Ta kooperacja jest ścisła, dotyczy na przykład bardzo bliskiej współpracy naszych szpitali w całym regionie, bo my przecież się nie zajmujemy tylko Warszawą, ale też leczymy pacjentów z województwa, więc nie byłoby żadnego rozbicia, nie byłoby żadnego chaosu, byłoby no, to samo, tylko w innych strukturach. To a propos szpilek. To zawsze też zależy od ludzi, bo szpilek tak naprawdę i współpracy. To ma znaczenie. Wcześniejszy lider pana ugrupowania, Ryszard Petru, napisał na Twitterze tak. Wszyscy opozycyjni kandydaci powinni solidarnie zawiesić kampanię wyborczą i zaapelować o to samo do Andrzeja Dudy i przenieść wybory na jesień. Więc wracam do początku naszej rozmowy. Rzeczywiście Małgorzata Kidawa-Błońska stanie razem z innymi kandydatami ze strony opozycji i wystosuje taki apel? No to jest decyzja pani marszałek, naszej kandydatki. Trudno mi się za nią wypowiadać. Myślę, że to jest taki obszar, nad którym teraz zastanawia się każdy sztab, każdy Wy kandydat. Wy jesteście jej zapleczem politycznym. Każdy sztab. Nowoczesna wspiera Małgorzatę Kidawę-Błońską. Przede wszystkim obecnie samorządowcem, wiceprezydentem Warszawy, który zajmuje się głównie tym, żeby nasze miasto odpowiadało na te wyzwania. Natomiast myślę, że to jest poważny dylemat i naprawdę trzeba o nim mówić poważnie. Argumenty tutaj padają bardzo różne. Chociażby takie, że rzeczywiście wiele osób nie będzie mogło wziąć udziału w tych wyborach, bo będzie jasne, albo w kwarantannie, ale to już albo w innych kwestiach. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi jasno, przenieśmy wybory na jesień. Krzysztof Bosak mówi jasno, przełóżmy wybory. Szymon Hołownia zawiesił agitację w kampanii wyborczej, pozostaje kandydatem, ale nie będzie aktywny w tej kampanii. Stąd moje pytanie o Małgorzatę Kidawę-Błońską. Poczekajmy zatem na najważniejszy głos kandydatki Koalicji Obywatelskiej. Dla pana najważniejszy, jak rozumiem. No, kandydatki, która ma póki co w tych sondażach największe poparcie i największą szansę pokonania Andrzeja Dudy. Ja tak jak analizuję sytuację z punktu widzenia nawet takiej, powiedziałbym, psychologii dokonywania wyborów, no to rzeczywiście byłoby niedobre, gdybyśmy dokonywali tego bardzo ważnego wyboru pod różnego rodzaju presjami. Z jednej strony w wyniku takiego nadmiaru informacyjnego i przewagi informacyjnej jednego kandydata partii rządzącej de facto, z brakiem możliwości prowadzenia rzetelnej kampanii docierającej do ludzi przez innych kandydatów. Wyobraża pan sobie taki scenariusz, że nie ma przesunięcia terminu wyborów, ale wszyscy kandydaci opozycji mówią, my w tych wyborach jednak nie weźmiemy udziału? Do czego by to miało doprowadzić, gdyby wspólnie powiedzieli te wszyscy kandydaci, że nie wezmą udziału? Będzie to prowadziło Mówicie o bardzo ważnych argumentach. Powiedzenie A może skutkować powiedzeniem B.
Oczywiście. Myślę, że dzisiaj to jest naprawdę przedmiotem poważnej refleksji w sztabach wyborczych. Szkoda, że tej refleksji nie widać po stronie kandydata obecnego prezydenta, który zamiast pokazywać, że w czasie tego zagrożenia kryzysowego minimalizuje kontakty z ludźmi, to jeździ, spotyka się z nimi, co jest w sprzeczności z głównym komunikatem, który wysyła rząd. Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Do zobaczenia.